Z nietypową sytuacją zetknęli się policjanci ruchu drogowego w ramach prowadzonej kontroli trzeźwości w miejscowości Ładna. Na widok radiowozu jeden z samochodów zjechał na parking w okolicach Huty Szkła. Policjanci pojechali za samochodem. Okazało się, że pojazd Citroen Berlingo zatrzymał się pomiędzy samochodami ciężarowymi, które były zaparkowane w rejonie Huty, i w samochodzie nie było żadnego kierującego. Policjanci sprawdzali parkingi i w pewnym momencie, po około 20 minutach, będąc przy tym samochodzie, otworzył się sam bagażnik i z bagażnika wyszedł mężczyzna. Okazało się kierujący tym samochodem. Mężczyzna w wydychanym powietrzu podczas kontroli okazało się, że ma 0,23 mg, czyli to jest około niecałe pół promila alkoholu. Jest to naruszenie zasad ruchu drogowego, jest to wykroczenie w ruchu drogowym, jest to stan po użyciu alkoholu. Mężczyzna okazało się dodatkowo jeszcze, że nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdu. Policjanci podczas rozmowy z tym mężczyzną ustalili dodatkowo, że udał się na pobliską stację benzynową po to, aby zakupić alkohol, którego mu brakło podczas spotkania rodzinnego, i wracał do swojego miejsca zamieszkania. Mężczyzna został po badaniu kolejnym przesłuchany, zwolniony do miejsca zamieszkania, natomiast policjanci będą teraz wykonywać czynności w Wydziale Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Teraz odpowie za prowadzenie pojazdów po użyciu alkoholu, za co grozi mu kara aresztu lub grzywny. Kiedy najlepiej wziąć urlop, aby mieć długi weekend w 2017 roku? Z 13 dni wolnych tylko jeden wypada w sobotę. W 2017 roku osoba pracująca na etat będzie miała 115 dni wolnych. To o jeden dzień więcej niż w 2016 roku. Co prawda w niedzielę wypada nowy rok, jednak święto Trzech Króli jest w piątek, co daje nam pierwszy długi weekend. Kolejny będzie w kwietniu ze względu na poniedziałek wielkanocny. Ciekawie zapowiada się weekend majowy, ponieważ święto pracy przypada na poniedziałek. W środę jest 3 maja. To szansa na 5 dni wolnego. Okazja na kolejną dłuższą przerwę w pracy pod warunkiem wzięcia jednego dnia urlopu będzie w połowie czerwca. Tradycyjnie Boże Ciało wypadnie w czwartek, 15 czerwca. Następnie dzień wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia, który wypada we wtorek, może nam dać dłuższy wypoczynek. Wszystkich Świętych 1 listopada wypadnie w środę, więc jeśli chcemy się cieszyć długim weekendem, będziemy musieli wziąć 2 dni urlopu. Święto Niepodległości wypadnie w sobotę. To oznacza, że pracodawcy będą zobowiązani do oddania nam dnia wolnego w innym terminie. Tym razem korzystnie wypadnie także Boże Narodzenie. 25 grudnia to poniedziałek, a drugi dzień świąt wypada we wtorek. W Muzeum Okręgowym w Tarnowie znajduje się duży zbiór plakatów liczących około 3000 sztuk. Są to plakaty o różnorodnej tematyce, począwszy od filmowych, teatralnych, wystawowych, a także polityczne, reklamowe czy propagandowe. Chcemy pokazywać nasze kolekcje. Mamy szereg kolekcji, które są naprawdę bardzo wartościowe, a o których wiedzą tylko specjaliści. I trzeba je po prostu z naszych magazynów i z naszych szufladziaków wydobyć i pokazać. Taką właśnie kolekcją, trochę jakby zapomnianą, jest kolekcja plakatu licząca ponad 3000 obiektów, z których plakat Szkoły Polskiej obejmuje ponad 1000, więc to po prostu są to plakaty filmowe i plakaty teatralne naprawdę najlepszej miary. Można powiedzieć o randze ogólnopolskiej, a także o randze ogólnoeuropejskiej, ponieważ kiedyś Szkoła Polskiego Plakatu w latach 60. i później była rzeczywiście uznawana za jedną z najlepszych na świecie. To była także okazja uruchomienia po raz pierwszy galerii panoramy na dworcu, która już funkcjonuje właśnie i jest tam w niej wystawa. Ma to być docelowo galeria poświęcona, w której będzie prezentowana panorama siedmiogrodzka. No z przyczyny takiej, że panorama jest w tej chwili na Węgrzech, nie możemy jej tam pokazać. Ale ponieważ mamy to wnętrze już przygotowane do zadań ekspozycyjnych, więc ja chciałem uruchomić tą przestrzeń jeszcze przed końcem roku 2016. I dopóki panorama nie wróci, będziemy próbowali tam pokazywać rozmaite ekspozycje, takie właśnie monograficzne, dotyczące zarówno naszych zbiorów, jak i także ewentualnie wypożyczonych z innych muzeów. Mimo że są to plakaty archiwalne, to zachowały się w dobrym stanie. Osiągają wysokie ceny na aukcjach plakatu, a niektóre są wręcz poszukiwane przez kolekcjonerów. Ich zbiory znajdują się na całym świecie.